Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Jestem świeżo po przegranej na tej mapie. Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru się tu męczyć. To nie jest absolutnie gra, w której ja chcę pokazywać, to nie jest seria, w której chcę pokazywać, jaki jestem dobry, bo nie jestem wcale dobry. To nie jest absolutnie mój cel, żeby tutaj na siłę się męczyć. Więc zrobimy to tak, że będziemy obniżać poziom trudności po prostu. No teraz przeciwnik jakby w tej chwili nie ma jakoś bardzo ułatwionej gry, w przeciwieństwie do poprzedniego podejścia, tak, gdzie przeciwnik na podstawowym poziomie trudności ma jakieś tam bonusy nie wiadomo skąd wyciągnięte. No i mamy golda jakiegoś na start. Jesteśmy w stanie wstawić wojsko. Więc no jesteśmy na pewno trochę do przodu. Nie jakoś bardzo, ale trochę. Okej, tutaj tego golda możemy sobie podnieść. Tutaj zbieraj. Aha, tylko teraz bez logistyki jesteś. Dobra, spróbujmy, żeby wyciągnął logistykę. Ja wiem, że robiliśmy to w poprzednim odcinku. Dobra, o jest, masz balistykę. Proszę, zróbmy tak, żeby on miał logistykę, a ona nie miała balistyki. O Jezu, balistyka, finanse. Ty jesteś takim gównem, a nie bohaterem. Nienawidzę ludzi, którzy zrobili tę kampanię. Oficjalnie. Jak można zrobić tak gówno bohaterów? Dobrze. Przekaż mu. Tak, tak, dobra. Wymieńcie się na chwilę. Zabij te gnolce tu. A ty do zamku. Przekaż mu to. Nie przejmiesz już dzisiaj, trudno, co tu jest. Znajdowanie drogi, weź sobie, bo nie wiadomo, z czym będziemy biegać zaraz. Tak, tak. Czarodziejki. Dawaj wszystko. Aha, tak. Dobra, ptaki. Was na boki, was jakoś tak, nie wiem, coś w tym stylu. O Jezu, przepraszam. Jakoś tak mi się nieładnie odbiło. Nie zdążyłem się wyciszyć. No trudno. Może więcej szkielety. No brak strat. 1500 tylko. Zbieraj. Dobrze by było, jakbyś to pozbierała wszystko. Żebym ja nie musiał tego robić. Ochrona przed wodą. Dobra. Ty, pobijesz jaszczuro ludzi. Strzał, strzał, strzał. Do przodu, do przodu. Defend. Stań obok nich po prostu. 7 raczej nie zabije mi jednego ptaka. No właśnie. No więcej straciłem niż PC. Mądrość. Dobrze. Dobrze, dobrze. Ulepszamy ptaki. Dawaj tu. Plus jeden. Nie, to jest poznania. Jest tak gówniana z sokolim wzrokiem. Naprawdę nie wiem, czy nie wolę nią walczyć. Tylko ona musiałaby zajść do zamku Poblesa. No i nie ma artylerii. Ale ma plusy na zaklinaczki, które są u nas największym damage dealerem. Nie no, spróbujmy bez takich strat. Stań tam.
Straciłem więcej niż PC. Nie mam głowy absolutnie do tego, co tu się dzieje w tej kampanii. Psycha mi siada. Myślałem, że jestem dobry w tę grę. Okazuje się, że absolutnie... Absolutnie nie. Strzał. Czy ja nie miałem wcześniej ulepszonych ptaków, jak się przez nich przebijałem? No teraz nie mam w ogóle ptaków. I gdzie ja chcę pójść? Pożarowisko? Chyba ta. Ty też pójdziesz za mną. Tylko że z wojskiem z następnego tygodnia. No ale niestety. Nieważny poziom trudności, skoro i tak dostajemy 500 golda, dostaliśmy tylko jakiś hajs na początek, żeby się rozbudować. A to jest tyle co nic. Okej. No i was za darmo weźmiemy. Za darmo powiedziałem, za darmo to znaczy bez strat również. A nie tylko, że bez pieniędzy. Znajdowanie drogi. Chociaż on akurat bardzo nie potrzebuje. 50 okeani. To jestem ciekaw, co tam dają. Jestem ciekaw, co tam dają. Przyrost mam 33, więc się nie dowiem raczej. W tym tygodniu przynajmniej. Tutaj była chyba karczma, co? Czy ja dobrze pamiętam? Gdzie ta karczma była? Już nie pamiętam. Nie wiem, dawaj tu. Przez to możesz spróbować przejść. Może będzie tam jakiś smok, którego będzie można sensownie zabić. Żerowisko. Złoty. Znowu. Okej. Wisior zaćmienia. No i po co mi to? Tu jest karczma. O, bez strat. Astra. Dawaj. Zbierz tutaj. Te oceanidy, dawaj. No i nie przejdziesz, bo ja nie mam ruchu. Spróbujmy się tam przebić do przeciwnika. Czarodziejki. Was. No i raczej tyle. Dawaj. Podejdź tu. Przekaż. No też możesz mi dać, chociaż nie jest mi to potrzebne wcale. O Jezu, przepraszam. Gdy jadłem niedawno, mi się odbija teraz. Aj, no mogłeś podejść tą kratkę, naprawdę. Dobra. Nie ma tragedii. No i slow. Już powiedziałem, że nie ma tragedii.
Ajajaj. Nie wiem, czy nie zrobiłem tego gorzej niż pecet. Puszka? 20 many. Okej. Targowisko nie, bo zaraz będziemy mieli faktorię. No i amulet grabarza, jak ja pieniędzy potrzebuję. Pewnie na jakimś posranym gardzie. 5-9 aniołów. Nie no, całkiem normalny. Taki do zrobienia D1 bym powiedział nawet. Dawaj to, to. Tego nie zbierzesz. Zbieraj tu. Ulepszamy fregatę. Czyli którędy on wtedy przeszedł? Pewnie przez te anioły, tylko ja nie jestem w stanie teraz przez nie przejść. Ziemia. Czemu ty nie masz książki? Czy ja ci jej nie kupiłem w końcu? Jestem pewny, że ją kupowałem. I tyle by było po moich ptakach. Nie no, leć na przeciwnika. To będzie lepsze rozwiązanie, tak myślę. Dawaj golda całego, jakiego możesz mi dać. Podejdź jak najbliżej. Okej, czyli ty bronisz tego, tego. To nie byłoby wcale takie głupie, żeby je zabić, ale nie mam wojska na to. To nie byłoby głupie, ale nie mam czym ich zabić. No prochownia. Puszka. Puszek. Balistyka. 10 jaszczurów. Jeszcze się muszę przebić przez coś. Aha, on ma najwięcej, a ja mam najmniej. No i o czym my tu rozmawiamy w ogóle? Dobra, zbieraj tu wszystko po kolei. Okej, nie ma tragedii, ale spróbujmy jeszcze zmniejszyć te straty. Dalej mnie zastanawia, dlaczego on nie ma, cholera jasna, księgi czarów, skoro ewidentnie mu ją kupowałem. Specjalnie sprawdzałem, czy ją ma. W sensie, no specjalnie klikałem w zamku ten. Gildię magów. Chyba zrobiłem znowu gorzej niż pecet. Dzięki. Pecet nie wiem jak to robi, ale niech robi to dalej. Zbieraj to, to. Znajdowanie drogi. Tutaj przez to sobie przejdziesz. Ty zbierasz dalej. Zobacz co tam jest. Już nie pamiętam. Dawaj to, żeby ulepszać czarodziejki. A, jak pobiłem to marmię. Zobacz jak to wygląda to. Spadł na drugie miejsce. Zobaczmy na dole. Jakieś mięso. Dobra, 12 gnoli. W siódmym dniu. Chciałem powiedzieć w szóstym, ale jest siódmy. Speluna.
Skąd on ma takie wojsko w przeciągu dwóch tygodni? Skąd? Przecież on musiał dostać jakieś posrane wojsko na start. Jeszcze ma staty dużo lepsze. Ja nawet tych gnoli mu nie zabiję. Chyba też nawet PC lepiej. Nie, nie zrobił wcale lepiej. Która jest godzina? Nie wiem, wczytaj gdzieś tu. Wracaj po wojsko. Ja spróbuję się tu na czymkolwiek wzmocnić. Ty też musisz wracać, bo nie masz tej książki durnej z jakiegoś powodu. Dawaj to. To nie wiem, czy jej tu nie zostawić z wojskiem. Niech ona tutaj ogarnia, a on pójdzie po wojsko i po... I po co? No i po książkę. Wypadałoby ją kiedyś mieć w końcu. Zostań tu. Będziesz zaraz sprzedawać, bo wiemy już, że w Gildii Magów nie ma nic. Więc nie musimy się przejmować tym. Ej, ale tak szczerze, to ja bym posłał to za nim. I te czarodziejki bym ulepszył. Chciałem to poczyścić, ale te czarodziejki brzmią dobrze. Blesik. Może faktycznie nią powinienem walczyć, no chociaż cokolwiek rzuci jakiś czar, który coś nam da. Przekaż mu te wojsko i artefakty. I lecisz. Będziesz w zamku za jakiś czas. Okej. Nic nie buduj. 1000. 6 czarodziejek. Ja to miałem odkryte, czyli on już jest gdzieś tu. I gdzieś tam musiał być całun ciemności, mi zasrał teren. Chyba to miałem odkryte. No nie, no raczej tak, te początkowy biom to chyba zrobiłem cały. Was ulepszamy, 1300 tylko. Was. Jeszcze raz was. Ty, sprzedawaj. Wszystko, nie patrz nawet na to. Nawet nie patrz, co sprzedajesz. Wszystko do zera. Was do końca. Och, tyle miałem pieniędzy. Nie mam nic, co przytankuje. No jest niedobrze. Aha, no to bym chciałem przekazać w sumie. A odwiedź sobie to. Świetnie. Fajnie, cieszę się, że zabrałeś wojsko, ale kup książkę, co? Masz ją przy sobie? Masz na pewno? Dobra. Dzień w dupę. Dawaj. Zmieńcie się, oddaj wszystko. No zbierz sobie tutaj plus 2. O, ty nie masz co zbierać nawet.
Siema. No i ten drakon tu idzie. Jakiegoś expa zbierz, plus 2. Tu expa, nic ci nie dało to. No dawaj tutaj. Raczej do mnie nie dobiegnie. On już też tam biega. Przez to i nie sięgnę go. No dobra, on mnie zaatakuje, jak będzie czuł, że jest silniejszy, czyli na pewno. Slow by się przydał i ziemia. Wiemy, gdzie jest slow, ale wciąż nie mamy ziemi. Niestety. 9 tylko w ogóle. On ma 11 obrony. 16 wyvern. Czemu ty ich zblindowałeś? Nie wiem za bardzo, co tu się podziało. 69 obrażeń. Pewnie, że tak. A gdzie moje morale są? Ja się pytam. Na czarodziejkę, co by chociaż coś zrobiła. Aha, nie, nie zrobi, bo... już do mnie ważki przylatują. Jak ja mam tę misję zrobić? W jaki sposób? Najwidoczniej nie iść w niego. Tak wiem. Wczytaj mi. Jest 16:03. Nie. Nie kliknąłem dwa razy tej samej opcji. Tu. Może nawet dzień wcześniej jeszcze. Nie, jeszcze dzień wcześniej. Tak jest. Dawaj. No i do góry. Dobra, nawet nie będę próbował, bo zrobię to gorzej na pewno. Tutaj coś wyciągnę stąd. Te ptaki tu mam, 8 ich tu siedzi. Jeremy, dawaj. No, przydałyby się. Plus 1. Wiecie, pytanie jest, czy w ogóle ja mam teraz jeszcze szansę. Czy nie dałem znowu za dużo czasu komputerowi. Tym razem tej kopalni tu nie przejął. To, że tych enchantersów tu pobiłem, to jest źle, bo on, nie wiem, zatrzymałby się chociaż, popodziwiał, może to by coś dało. Precyzja. No ciekawie. Tu przejmujesz. I lecisz na mnie, no bo gdzie indziej masz lecieć, już nie masz nic do zwiedzania, tu se ktoś w ogóle biega.
Nimbus. On nic nie ma, no ale jest. Wracaj do zamku. Jeżeli to jest cała jego armia, to chyba mam z nią szansę. Z nim potencjalnie też. Tu nic nie rób i tak nie ma sensu. Nie wiem, czy jest sens, żebym ja tu w ogóle próbował uciekać. Bo jak on mnie zobaczy, to jest po mnie. Nie wiem, spróbuję tu zostać. Czy chcę mu tego lisza zabijać? Chcę. Okej. Rozumiem. Zasraj mnie tym czarem. Tak, tego potrzebowałem. Chciałbym powiedzieć, że on się zabije w kontrataku, ale nie, nie zabije się w kontrataku. Bo nie ma kontrataku. No i uciekł. Ofensywa, która za dużo mi nie da, bo mam jednostki strzelające. Ty do zamku. Nie wiem, spróbujmy. Okej, dalej nie ma sensu, żebym tam szedł, bo jak mnie zobaczy, to jest po mnie. Nawet nie wiem, co ma w zamku, zaraz się przekonamy. Dobra, teraz do zamku. Dużo tracę, ale przejmuję zamek. Bless. Dobrze, że do mnie wychodzi. Chociaż tyle. Strzał. Ty w tego. Defend. No, kapitol oczywiście, szóstki mogą robić, pewnie, że tak. I on pewnie już teraz nie ma zamku. Ja mam dwa, on ma jeden. Znaczy, oni mają po jeden i on ma zero. Znaczy, no zero, tak, tak. Najlepszym jego baterem jest Luna, co każe mi myśleć, że nie ma już dobrych baterów. Labeta. Już ta Labeta byłaby lepsza niż którykolwiek z tych baterów. Jedyne, czego ona nie ma, to poziomów i kilku statystyk. Prawda. No, tak też myślałem. Nic nawet nie rzucisz, uciekaj. Przez to. I możemy w końcu jakieś wojsko wykupić. Tylko czy stąd coś? Może cyce? Masz na miejscu znajdowanie drogi, mogą być i cyce, może być w sumie wszystko. Co dasz radę wykupić. Zbierz statystyki. Na tej Lunie ma w sumie te najwięcej wojska. Czy ty będziesz do mnie biegł? Bo jeżeli tak, to ja się schowam w zamku. Co to było? Oris. Z jakimś wojskiem. O, cyk, cyk.
cyk. Czarodziejki. No i tyle. Tu stoi coś. A, nie mam 1000 golda. Ale nie mam też ruchu, więc zostań tu. Oni wszyscy stamtąd wychodzą, tam musi być jakieś przejście. Dawaj za tą luną. O, wszedł w to, okej. Mam zamek. I mam bardzo dużo wojska, którego nie mogę wykupić. Oni się nie biją między sobą, więc to jest kolejna rzecz, która jest bardzo fair w tym scenariuszu. Okej, no i tak mnie zaatakuje. Raczej nie da rady, bo nie ma za dużo. No właśnie. Artyleria. Dawaj ją. Naprawdę. Bless. No poczekaj. Uczyłem na umiejętność. Zasłoń. Nic nie kombinuj, tylko zasłoń. Strzał. Za 80. Wydelatujecie obydwoje, niestety. Tu strzał. Myślę, czy to jest w ogóle potrzebne. Bo jeżeli ona nie ma żadnych artefaktów, to to absolutnie nie jest potrzebne. Dla puklerza gnoli. Całą armię tracić? Raczej nie. O, autozapis. A, tutaj jestem. Dobra, może być i tutaj, byle mnie nie zaatakowała. A, wcześniej chyba artylerię wziąłem. Trudno. Wycofaj się stąd, olać ją. I tak nie ma zamku, więc zaraz umrze. Gdzieś tu zielonego widziałem, się kręcił. Septiena. Dobra, tego już chyba nie czytaliśmy, więc jakby ktoś chciał, można sobie oczywiście pozatrzymywać, poczytać. Przejdź przez to. Nie wzięłaś tego ostatecznie, to weź to. Strzelcy, ptaki. Jest połowa tygodnia, a ja dopiero wykupiłem dwie jednostki. Ci tu biegają, jak im się podoba. Pomarańczowy przegrywa, świetnie. Ofensywa. Zapiszę sobie w tym momencie. Bo myślę, czy nie spróbować dojechać fioletowego. I po prostu zielonego sobie zostawić na koniec w takim wypadku. No, oni sobie to wszystko przejmują, spoko. Duże straty. Ale da się je zmniejszyć. W większości jednym czarem. I tak nie zabijesz, więc po prostu strzeli. Liczymy na to, że ci się uda. Ale się nie udało. Dobra, ty się ruszałeś już tu. Na was haste, defend, nawet go nie bij, defend,
Nie no, haste mi nic nie da w tej sytuacji. Tu, tu. No, defend. Ucieknij. Tu strzał. Uciekaj. I tu strzał. Trochę lepsze straty. Chociaż raz udało mi się zrobić lepiej niż komputer. Jezu, te durne szczury tam szczekają. Ja nie lubię małych psów. Wy sobie nawet tego nie wyobrażacie, jak ja ich nie lubię. Chodzą takie i szczekają. Nic nie wnoszą. Dobra, bless. 12. Spróbuj coś jeszcze. Okej, 3, 2. No tak, co? Ja nie zadaję 90? Nie wiem. 2 mniej. 80, no to... Coś tam się dziwnego zadziało. Dobra. Już nie mam mięsa. No on był niby najsłabszy. Zobaczymy, czy w ciągu miesiąca uzbierał wystarczająco dużo armii. Zaatakował mnie i przegrał. Na mnie haste. Niczym nie dolecisz. 5 mi za dużo nie zrobisz. Nie mam slowa. Nie mam, nie wziąłem go. O, 80. Nawet nie mogę morale dostać. Dawaj, tak. Aj, no i zdjął mi kontratak. Nie wiem, czy PC nie zrobił tego lepiej. Nie. Ale wygrał. Jeszcze raz. Bless. No tak, tak, to widzieliśmy już. Tutaj. Dobijamy. Wait. Wy się tam brońcie. Raz. Dwa. Haste. Poczekaj. Raz. I na wszelki wypadek tylko. Dwa. To mi każe sądzić, że on tu ma zamek. I dokładnie tak jest. I niewiele w nim mu zostało. Ale jak widać, wystarczająco. Cyk, cyk. Bless mi nie da tyle, co strzał czarem. No i niewystarczająco mięsa. Nie nowa gra, wczytaj. Walkę. No i zobaczmy. Może w ten sposób. Dwie rundy jeszcze wytrzymam.
No i fioletowy nie ma zamku. Czy to było tego warte? Nie wiem. Aczkolwiek się domyślam, że mogłoby to nie być takie wcale warte, jakbym chciał. Fioletowy nie ma zamku, zostaje ja i zielony. Zielony jest mocny. O Jezu. No ale ja teraz mam przewagę przede wszystkim w surowcach. Tu też nie można rolować. No dawaj wojsko. Już całkiem nie najgorsza. Aha, idzie do mnie. Obydwoma. Kim ty jesteś? Nie masz za dużo. Myślę, że jak tam zbuduję jakiekolwiek wojsko, to ci wystarczy. On tak samo. Wy znowuż. Gerwulf i Drakon. Jesteście problemem i to całkiem dużym. Pięć czarodziejek. Zapisz. Jakby się okazało, że jednak jest tu jeszcze jakiś jego bohater śmieszny. Okej, tu byłem, ale i tak zobacz. To posprzątajmy tu trochę po prostu. O, mam już trzy zamki, więc przede wszystkim to powinienem był zrobić targowisko i sprzedajemy wszystko. Wykupimy tyle wojska, ile możemy i musimy się obronić. Was. Okej. No idzie Drakon. Ale myślę, że w zamku możemy mieć szansę. Balistykę mam i artylerię. Będę mógł strzelać w co chcę. Nie zaatakował mnie. To niedobrze. Ale to w takim razie. Kampania, autozapis. A tak mnie zaatakujesz? Tak. I pokonujemy go. Ucieka. Tracimy prawie wszystko. Nie prawie wszystko. Nawet sporo zostaje. Tak jak PC to zrobił tak w miarę, to wydaje mi się, że... Ale co to jest za ustawienie w ogóle? Ajaj. Dobra, blesik. Przede wszystkim czarodziejki, żeby mi tu nic nie debuffowały. Aha, on też ma balistykę, okej. 4-7 i dwa ataki. No ty nie bijesz obrażeń. Ty do niego nie dobiegasz. Podejdź tu po prostu. Spróbuj przeżyć, bo nie udało ci się. Dlaczego? I nie mam jak tego zdjąć z niego. Co go wzięło na jakieś blindowanie durne? No i patrzcie, no właśnie. Czarodziejki.
Przeczekajmy wszystko. No i podejdź. Ten teraz nie miał morale. No ja go nie oślepię. Dobrze by było zabić te ważki, ale nie zabiję ich w ten sposób. Jeden, pięć. Wlatuj. No i dlaczego go blindujesz? Nie mam jak go... Nie mam jak go odblindować. Czy mógłbyś tak nie robić? Byłbym ci wdzięczny, naprawdę. No i dupa. O, jeszcze mam burzę za oknem. Znaczy mam, zaraz będę miał. Blokuj. Raz, dwa, trzy, cztery. Strzał. Okej. Musiał mi go odblokować. Spryciarzu. Nie ma tak. Okej, po wieżyczkach. No i moje ptaszki się budzą. Zostały ptaki, część czarodziejek. Nie wiem, czy zrobiłem to lepiej niż PC. Na pewno więcej ptaków mi zostało. Logistyka, mądrość i nie możesz więcej dobić czarów. Znaczy czarów, levelów. Tego dobrze by było zabić. Oni w ogóle sobie przekazali wojskom nawzajem. Tak, tak. Okej. Okay. Przejmuj to. I bijemy. Wróg uciekł. Dawaj tu piorun. Zabijesz? Nie, nie zabijesz. Są twardsi niż myślałem. Dobra. No spróbujmy. Może tymi ptakami porobimy go. One są naprawdę mocne. O Jezu, ten zamek. Dużo tam masz? No nie dużo. Ale wątpię, żeby goblinki starczyły, co? On ma trzy latające jednostki i czary. Okej. Okay. Starczyły. To dobrze. Pięcioma czarodziejkami nie zrobisz tego, a nawet nie ma co robić. Dawaj. No na niego. Nie bardzo mamy cokolwiek innego do wyboru. Dobrze, że żaden z nich nie mógł siódemek robić. To chociaż tyle, bo już byśmy byli dawno martwi. Nie byłoby nawet co zbierać po nas. Dobra. Tutaj coś. Tu już ekspa nie potrzebujesz. Dawaj tu. Akurat stajnia. I co? I on jest dalej silniejszy. Pokonaliśmy mu drakona, a on jest dalej silniejszy. No ale my mamy teraz trzy zamki, on ma jeden. Zakłócanie. No nie. Okej. No i dawaj tam. Prosto na niego.
Fajnie by było, wiecie, pokonać mu jakieś tam, no jeszcze... Co ty masz? O Jezu, on dużo ma tego jeszcze. On to ma drugą taką armię, jak ja przed chwilą zabiłem. Bless. Zasłoń mi tu. Bless. Krowy będą dużym problemem. Okej. I on mi jakoś bardzo dużo ich zabił. Prawdopodobnie tymi. No i przez krowy się nie przebije. Krowa. Krowa. No nie, za mało mam armii. Mogę go tak jeszcze pociorać coś czarami i to jest wszystko, na co mnie stać. O, kampania. Dobra, wczytaj mi ten. No muszę się cofnąć. Nic innego nie mam już tutaj do wyboru. Wracaj. Nawet nie ma sensu się przez to przebijać, po prostu muszę się cofnąć po wojsko i tyle. Tu sobie zajdź jeszcze. Kwatery zróbmy. Dobra, tu w tym tygodniu byłaś. Pozwiedzajmy coś. To weźmiemy. No goni mnie dziad. Ale no jest zdecydowanie lepiej niż wszystkie poprzednie podejścia razem wzięte. W sensie wszystkie, no całe jedno, tak, no ale... A, fajnie, że oni tu na 5, 9 szóstkach mają takie artefakty. Wracaj po wojsko, najlepiej przez te 6 czarodziejek. Okej. I tylko tam to prowadzi. Tu nic nie ma. No to jest, kurde, nawet, powiem wam, całkiem mała mapa, tak? To nie jest tak, że ta mapa jest jakoś bardzo duża. Problemem tej mapy jest to, że ona jest tak zbudowana, że po prostu ona wydaje się duża. Jakby to była maksymalna mapa zbudowana w ten sposób, to ją by się grało chyba z rok, naprawdę. Pytanie, czy czymś takim będę w stanie go pokonać. Poczekaj. Poczekaj. Nie spieszy się nikomu. A tutaj 30 siarki. Obok kopalni siarki. Ciekawe. Idziesz na mnie. Pewnie, rozbij się o mnie, nie będę musiał cię bić w polu. Ja jestem za. No właśnie. Ich możemy ulepszyć. Odwiedzajmy sobie te podziemia. Dobra, i teraz zobaczymy. Bo ja bardzo nie bym się przygotował na przykład jakoś w taki sposób. Jeżeli mnie zaatakuje, no to spoko, jak nie... Tu jest zamek. Darkhold. Ciekawe, ale nie zrobię tego tym wojskiem. No nie, bo mają wieżyczkę. Uciekasz. Tak też myślałem. Dobra, po prostu najnowszy. Czyli nie przygotujemy się. Możemy się ewentualnie tylko jakkolwiek ustawić. Może być tak, myślę.
Dobra. Nawet niedużo tracimy. W sensie całkiem sporo, ale w porównaniu z tym, co moglibyśmy stracić, to niedużo. 102 ważki. Dawaj je. Dobrze. Ja teraz? No to ciebie. Ty podejdź. Krowy strzelaj. Bo to one są największym problemem w tej chwili. Ty sobie wracasz do środka. Dalej krowy strzelamy. Wait. Blesik. No ja nie wyjdę, ty nie wejdziesz, proszę bardzo. Wait. Strzelamy do krów dalej. Wait. A się uparłeś. Spoko. Raz, dwa. Krówki leżą. Wracaj. O, i nie wyjdę, bo są zwłoki. Spoko. Nie chcesz mnie wypuścić, proszę cię bardzo. Ale ci nie dam uciec, nawet se nie wyobrażaj. Zróbmy sobie to tak samo, do pewnego momentu. Krowy. Podejdź. Haj, no dobrze. Tu zrobiliśmy tak. Tu zrobiliśmy tak. Wami wejtowaliśmy. I teraz. Tu. Tego wcześniej nie było. Tylko czy ja chcę wami wychodzić i coś uderzać? A walnij z nich. To nie był dobry pomysł, bo ja teraz nie wrócę. No. Dobra, raz, dwa, trzy. Blesik. Po ważkach. Po wywernach. Podejdź tu. Defend. Raz, dwa. Aha, do środka. Strzał, strzał. Defend. Blesik. Po krowach. Dalej po krowach. O, teraz mi tam rozwalił. Nieładnie. Ja wcześniej czarodziejki zabiłem przecież. Tych mogę zagryźć. Albo tych. Bless. O. Obrażenia bardzo małe. Ucieka. Dobra, niech ci będzie. No i z takim wojskiem musimy na niego iść. Już teraz najlepiej. Z czym ty tam wybiegłeś znowu? Z niczym. Dobrze. Już myślałem, że wiecie, znowu jakieś wojsko spod szuflady wyciągnął. Na szczęście nie. Topka tylko. Nie!
Nie, nie chciałem, żebyś to wchodziła. Nie masz pioruna nawet? Aha, nie umarli są, to nie zadziała. No nie mają 5, a 11 teraz ruchu. Slow? I tak mnie dosięgnie. Mogłem na tego rzucać slowa. Dobra, ale nie ma co tego robić. Trzeba to wczytać. Walka. Nie chciałem w to wchodzić w ogóle. Oho, a ty z czym wyszedłeś? Słucham. Nie ma tragedii. Dawaj tu. No, a ty sobie zwiedzaj dalej. O, boisz się. Mądrze. Okej. Ty leżysz. Order męstwa. Wróg uciek. Blesik. Ich jest 70. Myślałem, że ich jest 20. Jestem ślepy. I co teraz? 160. Dawaj tu. Wy jesteście najgroźniejsze. Możesz spróbować ściągnąć na siebie uwagę. I uciekasz i tak. No, tego się spodziewałem również. Tutaj nie, bo już nie potrzebujesz expa. Na Nixach, ciekawe. Tutaj zobacz. Tu gdzieś powinno być to wyjście obok nas. Ach, śmieszne. Ale kumplu. Tylko ja nie mogę tego podbić. Plagi. To dziękuję. Weź go goń. Trzeba go zamknąć tutaj. Nie wiem, czy dasz radę. Możesz spróbować mu przeszkodzić, ale wątpię. Tutaj raz. Dwa. Aj, nie starczy. Dobra, uciekaj do zamku. Nie, nie próbuj nawet, bo to się może źle skończyć. A on jest durny i tak zbiera jakieś niepotrzebne rzeczy. Tu byłaś. Tych ulepszamy. Dobra, tak, tak. Możesz na niego wychodzić, o ile zdążysz. Bo raczej on już go zabija. Wróg uciekł. Zapraszam bliżej. Nie zabiję. Dobra. Strzał. Strzał. Dobra. Bez artefaktów niestety. To fajnie by było zrobić. No i dobra. Myślę, że w tym momencie zrobimy sobie cięcie. I... W tym momencie zrobimy sobie cięcie. Nie tak. To nie tobą w ogóle, halo. I ja po prostu zrobię sobie te walki takie na całej mapie, pozbieram statystyki i wrócę do was, jak będziemy bili przeciwnika. W końcu. No dobra, jestem już po posprzątaniu mapki. Zbierałem wszystkie statystyki, pozbierałem wszystkie czary. Jedyne czego nie zrobiłem, to tutaj tych okeanit nie oddałem. On tutaj daje za to krąg zimna.
Oczarów żadnych fajnych nie było, no tutaj widzieliśmy już wcześniej co jest, prawda? Tutaj no to jest trzeci poziom, więc no, tutaj nigdy nic ciekawego nie ma. Tutaj tak samo, kontratak, pogromca, nic ciekawego. Nie tu, tylko tu. Tutaj jedyne co to Inferno. No i oczywiście nic nie można powymieniać, prawda? Wszystko jest ustalone z góry i ma tak być. Jedyne czego w sumie nie przejąłem, to te smoki. Ich tu jest naprawdę mnóstwo. Ich tu jest w tej, jak ja z nimi chciałem walczyć, nie wiem, miesiąc temu, to było ich chyba około 600, no to teraz to będzie ich już w ogóle dramatyczna ilość. Nie wiem, czy byłbym w stanie jakimkolwiek bohaterem, jakąkolwiek armią, którą mogę tu zebrać, je pokonać. No i co, wyciągnąłem 21 smoków, tutaj pod ziemią właśnie był dungeon. Trochę statystyk, tu księga ognia sobie była. Nawet ją mogę założyć, o, zamiast tego na przykład. No, no i tyle. Bijemy przeciwnika. Nie wychodził na mnie w międzyczasie, więc ma taką armię, jak sobie uzbierał. No ale widzicie, chłop nie ma szans. Zielony przegrywa, wygrywamy my. No nie jest to takie zwycięstwo jak zawsze, prawda? Niestety jest tylko na wieży. No ale nic na to nie poradzimy, także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało tak czy inaczej. I zapraszam do następnych odcinków. Cześć!